Kaśka będzie miała. Patryk Czerniak dowiedział się, że Irek Pasławski opublikował w internecie informację, że matka Kaśki Piureckiej jest striptizerką. Chłopak martwi się o przyjaciółkę i chce, żeby Irek ją przeprosił. No bo to prawda, sam widziałem, jak się kłóciły przed szkołą. To na stówę była ona. Musiałeś pokazać to całej szkole? No bo beka, tak? Matka Kaśki się rozbiera za pieniądze. Musiałeś przez chwilę, jak Kaśka się czuje? W sumie to nie za bardzo. Jest załamana, cała szkoła się z niej śmieje, w dodatku myśli, że to moja wina. Dobra, pośmieją się i zapomną. Właśnie nie zapomną, a co jeżeli ona sobie coś zrobi? Tymczasem Kaśka bardzo wstydzi się matki striptizerki i nie wie, co ze sobą zrobić. Kasia, tak naprawdę to wszystko jest moja wina. Ja rozpowiedziałem wszystkim, co tak naprawdę robi twoja mama. To nie był Patryk. Ale Patryk ci wszystko powiedział. A w sumie zresztą to nieważne. Nie, to nie było tak. Ja widziałem, jak krzyczałaś z mamą przed szkołą. No i jakoś ją tam poznałem. No, strasznie głupio wyszło. Głupio? Przez ciebie nie mam życia. Nie dość, że dowiedziałam się, że moja matka to stripteaserka, to jeszcze cała szkoła przez ciebie o tym wie. Kasia, ale co ja mam ci powiedzieć, no? Kaśka, nie możesz tu tak siedzieć, ukrywać się, no musisz z kimś pogadać. Boże, ale i tak nie mam gdzie się podziać. Matki nie chcę znać, a do szkoły nie chcę wracać, nie chcę się pokazywać. Co, będziesz tak tu siedzieć do końca życia? A co mam lepszego zrobić? Pogadaj z Kamerową, ona ci doradzi. I tak to nic nie zmieni. A co masz do stracenia? W sumie masz rację. Chyba nic. Pójdę z tobą? Nie, pójdę sama. Tymczasem do szkoły przyszła matka Kaśki. Kobieta bardzo martwi się o córkę, która nie wróciła na noc do domu. Wszyscy już wiedzą, kim jesteś. Nie było ciebie w domu na noc, martwiłam się o ciebie. A nie martwiłaś się, jak rozbierałaś się przed moimi kolegami? No właśnie. Kasiu, o czym ty mówisz? Wie pani o czym? Że moja matka jest striptizerką i cała szkoła o tym wie i się ze mnie śmieją. Naprawdę? Pani jest striptizerką? Uważa pani, że to jest odpowiednie zajęcie? Chciałam jakoś dorobić. W taki sposób? No myślałam, że Kasia się o tym nie dowie, no ale ktoś nagrał film potajemnie, no i tak wyszło. Tak wyszło, że nie mam życia w szkole, dzięki tobie. Kasia, ale ja nie miałam pojęcia, że tak się stanie, że w ogóle ktokolwiek się o tym dowie. To miała być tylko praca tymczasowa, taka dorywcza. Rozbieranie się nie jest żadną pracą, mamo. Już wolałabym, gdybyśmy były biedne. Rozumiesz? Żebyś nie musiała tego robić. Ale obiecuję ci, ja już nigdy tego nie zrobię. Jak ja mam ci zaufać i uwierzyć, skoro mnie tak oszukałaś? No jak? Kasiu, uspokój się. Muszę zmienić szkołę, wszyscy się ze mnie śmieją nie, przez to. Nie będziesz musiała zmieniać szkoły, już ja się tym zajmę, żeby nikt z ciebie się nie śmiał. Kasia... Proszę cię, porozmawiaj ze mną. O czym ty chcesz ze mną rozmawiać? Dziecko, porozmawiaj ze mną. O czym? Wróć ze mną do domu, wybacz mi. Ja chciałam dla nas lepiej, ale wyszło głupio, no nie chciałam. Ja tego żałuję, rozumiesz? No musiałam jakoś się ratować, tak? Nie miałam pieniędzy. Dobrze, wrócę. Ale obiecasz mi, że już nigdy nie będziesz striptizerką. Obiecuję ci. Chcę mieć normalną matkę. Obiecuję ci to, Kasiu. Wrócisz ze mną do domu? Nie wiem, muszę się zastanowić nad tym wszystkim.